Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia. To kolejny odcinek o pielęgniarstwie. Tym razem przenosimy się już do magisterki. Tak jest, jestem już na pierwszym roku magisterki, już na drugim semestrze, więc nadróbmy zaległości z pierwszego semestru, a mianowicie dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o przedmiotach na pielęgniarstwie, na magisterce. Jakie są przedmioty na magisterce? Uwaga, lecimy! Przygotowanie do egzaminu z pielęgniarstwa. Jakoś tak się nazywa to. Uczymy się o tym, jak napisać pracę magisterską, jak stworzyć projekt badania naukowego, czyli projekt się składa z celów szczegółowych, tematu, hipotez, problemów badawczych, metody i materiał tego badania. Tak mniej więcej pisaliśmy różne projekty, projekt właśnie swojego własnego badania naukowego na temat własnej pracy magisterskiej, na temat studium przypadku z licencjatu, żebyśmy stworzyli taki projekt badania naukowego i ostatnio robiliśmy, że mieliśmy sobie wyszukać swoje artykuły 3, które nas interesują. Ja właśnie wybrałam o analgezji, bo głównie staram się skupić właśnie na tej intensywnej terapii, na tej sedacji, na analgosedacji, na analgezji, no na czymkolwiek związanym właśnie z farmakologicznym uspaniem pacjenta, tak bym to powiedziała, żeby osoby, które nie znają terminów medycznych, również mnie zrozumiały. To właśnie o to chodzi w tym wszystkim, o tym całym usypianiu do zabiegu na przykład. I dzisiaj właśnie prezentowałam artykuły na temat analgezji wyprzedzającej. Też bardzo ciekawy temat. Ja piszę o ocenie bólu i zapotrzebowaniu na analgezję u pacjentów właśnie w intensywnej terapii. To jest moja magisterka, a dzisiaj prezentowałam o analgezji wyprzedzającej, czyli podaniu jakby środków przeciwbólowych przed wykonaniem zabiegu, aby zapobiec tym dolegliwościom bólowym i na przykład możliwość szybszej ekstubacji, mniejszego poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu. No takie rzeczy przedstawiałam. No i ogólnie takie rzeczy się robi na przygotowaniu do egzaminu i także piszemy wniosek do komisji bioetycznej, gdzie po prostu jakbyśmy chcieli kiedyś w przyszłości wydać pracę, no to ten wniosek dużo nam ułatwi, bo wysyłamy go już gotowego do komisji bioetycznej. Dalej mamy przedmiot choroby wewnętrzne i choroby przewlekłe. Ja przepraszam, że nie pełnymi nazwami, ale w notysiku mam właśnie skrótami napisane i nie do końca już pamiętam za bardzo, jak brzmiał cała nazwa przedmiotu. Sorki. Tutaj pamiętam, że głównie uczyłam się z mojego ukochanego szczechlika, którego właśnie sobie specjalnie na ten przedmiot kupiłam. Uczyłam się ze szczechlika, głównie kardiologia, cukrzyca, POHP też było, różne tematyczne zajęcia były, na przykład chodziliśmy właśnie na zajęcia kontaktowe, praktyczne z pacjentem i tam każde zajęcia jakby miały inny temat. Jedne miały POHP, więc trzeba było się przygotować z POHP. Inne były na temat cukrzycy, więc trzeba było się przygotować z cukrzycy. No i każde były na innym oddziale, tak w ogóle tematycznym do tematu zajęć. Wiem, rozumiecie. No i właśnie tak wyglądały te zajęcia i na koniec trzeba było to wszystko zebrać, całą wiedzę, razem ze szczeklikiem i 100 pytań. Taki test był, 100 pytaniowy. Epidemiologia. Epidemiologia to teraz dopiero zajęcia praktyczne, wtedy raczej tylko takie wersji, jakby to powiedzieć, wykładowej online. O, super, super to powiedziałam. Dobra, to chodzi o to, że teraz mamy takie stricte, na przykład centralna sterylizatornia czy blok operacyjny i te obserwowanie, jak dokładnie pracują pielęgniarki epidemiologiczne, to dopiero teraz w drugim semestrze na zajęciach praktycznych, a głównie teoria w pierwszym semestrze. Mieliśmy jeszcze pielęgniarstwo oparte na dowodach naukowych, gdzie tworzyliśmy pytanie istotnie kliniczne, PICOT. Jeśli jesteście na magisterce, to wiecie o czym mówię, ale tu nie chcę się rozgadywać za bardzo na temat tego PICOT-u, który stworzyłam raczej ze swojego licencjatu niż z magisterki, bo to był sam początek roku i w sumie nie byłam pewna jeszcze, z czego będę pisała tę magisterkę, bo wahałam się między właśnie swoim własnym oddziałem, na którym pracuję, i chirurgią i brnięciem dalej w tego raka piersi, o którym pisałam licencjat. No ale na szczęście właśnie no, z promotorem zdecydowałyśmy, że wybierzemy intensywną terapię, bo mam ją właściwie
nie chcę tak mówić brzydko, ale pod nosem. I no i cóż, no nic tylko pisać. Tak więc wybrałyśmy temat z intensywnej terapii. Dalej. Mieliśmy też prawo. Prawo było dosyć ciekawe. W ogóle dzisiaj coś nie mogę się wysłowić, nawet na zajęciach. Cały czas się przejęzyczałam. Nie wiem czemu. Właśnie na prawie dostawaliśmy taki kazus przypadku, że jakiś błąd medyczny został popełniony i my musieliśmy wynaleźć te błędy w tym tekście i jakby wstawić ustawy, które są, dotyczą tych błędów medycznych. No i ogólnie uczyliśmy się o błędach medycznych, uczyliśmy się, że jeśli osoba medyczna, medyk wykonuje swój zawód, to w trakcie wykonywania tego zawodu jest osobą prawnie chronioną, takim jakby funkcjonariuszem. Czyli jeśli obrażacie medyka w szpitalu w trakcie wykonywania jego tam czynności w pracy i tak dalej, to można was, zadzwonić na policję i oskarżyć taką osobę o ubliżanie. Nie pamiętam dokładnie o co, ale chodzi o to, że pielęgniarka, pielęgniarz, lekarz i tak dalej w trakcie wykonywania czynności medycznych i pracy jest osobą chronioną prawnie i osobą takim funkcjonariuszem publicznym. Mieliśmy też online wykłady z ergonomii, no i na końcu był test. Ergonomia to bardziej taka pielęgniarka oddziałowa, bym powiedziała. Ja szczerze, no nie wiem, kiedyś myślałam sobie, o tak, zostanę oddziałową, będzie super, a teraz już tak nie myślę. O nie! Ja wiem. Zmienia się człowiek w trakcie lat, powiedzmy o tak. Kiedyś się śmiałyśmy z koleżanką, że ja do niej pani profesor, ona do mnie pani oddziałowa. No ale widzicie, w trakcie lat po prostu zdanie się zmienia. Następny przedmiot jest to pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej, gdzie robiliśmy prezentacje, zajęcia były online. No i w sumie to chyba tyle. Tak jest. Więc mam nadzieję, że film się spodobał. Był króciutki i w sumie chyba dobrze. No bo nie ukrywajmy, na magisterce jest dużo mniej zajęć, w sensie niż na licencjacie. Zdarzają się dni wolne. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że troszeczkę Wam rozjaśniłam. Następna część po tym semestrze. Pa!